Nas siłą wydarto z rodzinnych gniazd, z ojczystej ziemi. Uczono nas od wczesnego dzieciństwa, czym ta ziemia, mą ojczyzną, czym zdobyta krwią i blizną, wywalczona przez naszych dziadów i ojców, a potem ciężką pracą zagospodarowana. I ziemia, i dorobek życia utracony na zawsze w ciągu jednej tragicznej nocy. 10 lutego 1940 roku cała rodzina została deportowana do ZSRS. Do późna w nocy nie spaliśmy, a tematem naszych rozmów to była tylko amnestia i szybki wyjazd. Zdawało nam się, że już wszystko smutne, przykre i złe minęło, że teraz zacznie się nowe życie, że nasze życie zmieni się definitywnie. Tak, naprawdę bramy więzienne zaczęły się otwierać. Przez cały swój pobyt w ZSRS, w Iranie i Libanie, nasza bohaterka prowadziła pamiętnik. Jak sama przyznawała, dla przyszłych dzieci i wnuków. Zdawało mi się, że u ramion moich słabych urosły skrzydła sokole i z łoskotem pofrunęłam otworzyć piekielne więzienne bramy. Ziemi, tej ziemi. Pamiątki rodzinne to często nieznane dotąd dokumenty i kryjące się za nimi historie wyjątkowych ludzi. Zbieramy okruchy historii, które dzięki współpracy darczyńców z historykami nie zostaną zapomniane. Ciekawie opracowane w formie artykułów i podcastów trafiają do szerszego grona odbiorców. Współpracujemy z kilkudziesięcioma instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami polonijnymi na całym świecie. Chcemy wspierać również nowych partnerów w zakresie zabezpieczania dokumentów, ich opracowania merytorycznego, digitalizacji, a przede wszystkim popularyzacji. W razie potrzeby możemy zorganizować transport materiałów do Archiwum IPN w Warszawie. Historia to nie tylko wielkie wydarzenia, ale także losy każdego człowieka i każdej rodziny. Bez ich poznania obraz naszej przeszłości byłby niepełny. Chcemy zachęcić do wydobycia z domowych zbiorów materiałów ukazujących zarówno zapomniane czy nieznane historie rodzinne, jak i dokumentów istotnych w dziejach Polski i Polaków. Dzielimy się nimi z dziennikarzami, naukowcami, ale przede wszystkim z młodymi ludźmi. Rodzinne historie na dnie szafy zostaną zapomniane. Sprawmy, by miały szansę żyć dłużej. Archiwum pełne pamięci. Ocal historię.